kiedy patrzę na drogę do tego sukcesu, to tam było więcej porażek niż sukcesów. I to jest moim zdaniem tak ważny komunikat, to jest bardzo przydatna umiejętność w biznesie, umieć się uczyć na błędach innych. Czyli ja patrzę na ciebie i mówię, aha, dobra, dzięki, już wiem, czego nie robić. A jak chwalić? Jak ludzi chwalić? Strach jest bardzo potrzebną emocją, bo on sprawia, że my nie podejmujemy głupich, nieracjonalnych decyzji. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Bez czego nie można osiągnąć sukcesu? Jak myślą ludzie sukcesu? I jak pracować nad swoją samooceną? Między innymi o tym rozmawiałam z Sylwią Królikowską. Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Tak mawiał Winston Churchill. Co twoim zdaniem jest sukcesem? Jaka jest definicja sukcesu według Sylwii Królikowskiej? Po pierwsze, jak każdy z nas definiuje sukces? No bo sukces to jest mieć to, co się chce, tak? Czyli ja mam jakiś pomysł, mam jakiś cel i w momencie, w którym osiągam ten cel, no to już mogę mówić o sukcesie. Moim zdaniem to jeszcze za mało, bo trzeba by się było jeszcze zastanowić, w jaki sposób ja osiągnęłam ten sukces. No bo jeżeli te koszty były bardzo wysokie, czyli ja no może osiągnęłam jakąś wysoką pozycję zawodową i zarabiam mnóstwo pieniędzy, ale nie widuję się z moimi dziećmi, no to ja nie wiem, czy to jest do końca sukces, jak mam być szczera, albo gdzieś tam w tym wszystkim trzy zawały zaliczyłam, no to też nie mam poczucia, że to jest do końca sukces. Więc osiągnąć założony cel, natomiast w sposób dobry dla siebie, dobry dla bliskich, spójny, zgodny z wartościami i taki, z którego my jesteśmy dumni. Natomiast myślę, że ważnym tematem jest to, że kiedy my mówimy o sukcesie, to zwykle myślimy o tej takiej sferze zawodowej. Czyli na przykład kobieta sukcesu, no to raczej zobaczymy panią prezes, która zarabia określoną liczbę pieniędzy. Natomiast ja myślę sobie, że na przykład osoba, już na przykład kobieta, która stwierdza, że ona chce zostać w domu z dziećmi, na przykład ma trójkę dzieci, chce z tymi dziećmi spędzić dużo czasu, chce je odwozić, przywozić na zajęcia do szkoły, razem z nimi gotować, pokazywać im świat i ona nie ma potrzeby zdobywać kolejnych szczebli kariery, na przykład korporacyjnej, zarabiać mnóstwa pieniędzy, to moim zdaniem to też jest kobieta sukcesu. Jeżeli ona siada przede mną i mówi, Sylwia, ja mam to, co chcę, ja jestem szczęśliwa, spełniona, spójna, żyję w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, to moim zdaniem to też jest kobieta sukcesu i myślę, że o tym też warto mówić głośno. Chyba dzisiejszy świat, media napędzają taką spiralę tego, że sukces to jest właśnie, to są pieniądze, to jest wysoka pozycja powiedzmy w korporacji, w firmie, a właśnie nie pokazują tych małych sukcesów, sukcesów w domu, że ma ktoś szczęśliwą rodzinę. Ja uważam, że to jakby media też są winowajcami takiego podejścia, że ludzie jak myślą sukces, to myślą biznes. Tak, zdecydowanie tak i mi się to też nie podoba. Natomiast oni też często, ja mam wrażenie, że pokazują tylko efekt końcowy. Czyli właśnie pokazują wysokie stanowisko, pokazują stan konta, to, że ktoś jedzie jakimś tam Maybachem. A tak naprawdę nie widać, jak wiele musiał poświęcić. I to, że ktoś poświęcił zdrowie, szczęście rodziny, relacje z przyjaciółmi, po to, żeby zrealizować te cele biznesowe, to ja nie wiem, czy to jest człowiek sukcesu. Dla mnie to nie jest człowiek sukcesu. Natomiast mam wrażenie, że my też nie mówimy o tej cenie, którą trzeba zapłacić i o tych porażkach, bo dla mnie temat porażek jest bardzo ciekawym tematem. Ja jestem ostatnio zafascynowana postacią profesora Mateusza Hołdy. To jest najmłodszy polski profesor, profesor tytularny. To jest człowiek, który w wieku 29 lat zdobył tytuł profesora. On robił doktorat, jak jeszcze był w trakcie studiów magisterskich. To jest ewenement niesamowite. I my jak czytamy jego historię, patrzymy na niego, to myślimy sobie, no człowiek sukcesu, no on osiągnął niesamowity rezultat. I ja jak sobie myślałam właśnie o profesorze Hołdzie, to myślałam sobie, no to jest człowiek, który musi mieć na swoim koncie serię małych sukcesów, które doprowadziły go do tego dużego sukcesu. I wczoraj nawet czytałam wywiad z profesorem Hołdą, gdzie on powiedział, że kiedy patrzy wstecz na swoją drogę, na swoją karierę, to tam jest więcej porażek niż sukcesów. Tam jest więcej porażek niż sukcesów. Jakie trudności administracyjne, biurokratyczne, ile grantów mu odmówiono, ile konkursów on przegrał, ile artykułów mu odrzucono wielokrotnie, żeby artykuł się ukazał w czasopiśmie prestiżowym, to tam było po 15 korekt. I dla mnie, mnie to poruszyło, że stoi młody człowiek, który ma niesamowity sukces, taki zawodowy, osobisty, no w wieku 29 lat zostać profesorem nauk medycznych. I on mówi, kiedy patrzę na drogę do tego sukcesu,
to tam było więcej porażek niż sukcesów. I to jest moim zdaniem tak ważny komunikat i uważam, że to trzeba mówić młodym ludziom, młodym przedsiębiorcom, żeby oni właśnie nie myśleli, że to wszystko przychodzi tak łatwo. I żeby się nie zrażali. Żeby się nie zrażali, bo tak jak powiedziałaś Winston Churchill, ja też uważam, że to jest definicja sukcesu. Przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Absolutnie zgadzam się z tą definicją. A to teraz skupmy się trochę właśnie na sukcesie tym zawodowym. Mhm. Jakie są kroki, żeby ten sukces osiągnąć, twoim zdaniem? Po pierwsze, trzeba mieć cel. Ja wiem, że możemy dyskutować o celach, zwłaszcza w tej zmiennej rzeczywistości, w której my teraz jesteśmy i trudno jest stawiać jakieś cele, bo nie wiadomo, co nam rzeczywistość przyniesie. I ja też pamiętam czasy, jak prowadziliśmy rekrutację i się pytaliśmy, gdzie się pani widzi za 5 lat. No, dzisiaj już tego pytania nie zadajemy, no bo nikt nie zna na nie odpowiedzi. Chociaż ja ostatnio rozmawiałam z pewną znaną instagramerką i ona powiedziała, że ona nie wie, gdzie się widzi za 5 lat, ale wie, gdzie się widzi za 7 lat. Bo jej NFZ wyznaczył termin u endogastrologa, więc ona wie, gdzie się widzi za 7 lat, natomiast wszystko inne jest nieznaną. Więc moim zdaniem ten cel jest bardzo ważny, bo tak naprawdę jeżeli nie wiesz, co chcesz osiągnąć, no to możesz próbować, możesz testować, pewnie gdzieś dojdziesz. No tylko skąd ty wiesz na końcu tej drogi, czy staniesz i powiesz, aha, o to mi chodziło, warto było. Więc ja jestem za tym, żeby ten cel jednak był. No i coś, co może jest mało popularne, ale moim zdaniem trzeba o tym powiedzieć, to jest po prostu ciężka praca. Ja wiem, że jakiś czas temu profesor Matczak dostał po głowie za to, że powiedział o 16-godzinnym dniu pracy, ale no zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy budują własny biznes, no przyznają, że tak właśnie jest, że my po prostu bardzo dużo pracujemy. Nawet tak jak rozmawiałyśmy, mam nadzieję, że mogę powiedzieć, my proszę Państwa ten wywiad nagrywamy o godzinie 20, bo każda z nas ma zobowiązania zawodowe i każda z nas coś robi i o godzinie 20 możemy się spotkać i na spokojnie to nagrać. I to też myślę pokazuje właśnie tą pracę, którą trzeba wykonać. I ja wiem, że 4-godzinny tydzień pracy to jest super podniecająca wizja i pewnie są przedsiębiorcy, którzy tę wizję już osiągnęli, natomiast zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają, no moim zdaniem trzeba się trochę urealnić, że to faktycznie będzie ciężka praca, wychodzenie z inicjatywą, działanie pod prąd i mnóstwo pracy, którą trzeba włożyć w ten sukces. A co byś powiedziała na temat edukacji? Czy jest bardzo istotna w osiągnięciu sukcesu, czy to można odłożyć na drugi plan? Pytasz o studia na przykład? Na przykład studia, czytanie wielu książek, właśnie jeżdżenie na jakieś kursy, szkolenia. Znaczy na pewno uważam, że studia tak tutaj mi dały do myślenia, ponieważ uważam, że mało jest kierunków studiów, które faktycznie przygotowują do takich realiów życia, które akurat teraz mamy. Znaczy, wiem, że są studia, które faktycznie trzeba odbyć, żeby móc realizować swoje pasje, no właśnie medycyna, prawo. Natomiast jak myślimy sobie o takim marketingu, jak mam być zupełnie szczera, to z całym szacunkiem dla edukacji w Polsce, to mam wrażenie, że obecnie na studiach z marketingu uczą rzeczy, które były popularne, adekwatne 5 lat temu. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o marketing, zarządzanie, to nie mam poczucia, że adekwatnych rzeczy uczą. Natomiast jeżeli chodzi o czytanie książek, o chodzenie na konferencje, o chodzenie na szkolenia, to jest moim zdaniem absolutnie podstawa. Można się uczyć przez doświadczenia swoje i to jest skuteczne i bardzo bolesne i czasochłonne, a można się uczyć przez doświadczenia innych i po prostu zaufać tym innym, którzy przychodzą i mówią, słuchajcie, próbowałam, nie działa. Jak chcecie, możecie spróbować, będzie bolało. Ja wiem, że są ludzie, którzy muszą po prostu sami się sparzyć. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo przydatna umiejętność w biznesie, umieć się uczyć na błędach innych. Czyli ja patrzę na ciebie i mówię, aha, dobra, dzięki, już wiem, czego nie robić. Tak, no wiele jest w sieci na przykład informacji i wywiadów. Na przykład my na kanale prowadzimy wywiady z biznesmenami, którzy opowiadają, jak wyglądała ich droga do sukcesu, opowiadają o swoich porażkach, więc też jest sporo materiałów, z których można za darmo korzystać i się uczyć. A Sylwia, co z takimi słowami jak na przykład udało mi się? Udało mi się dostać 5 z egzaminu. Wiele osób mówi, że im się udało dostać pracę. Czy te słowa, jest wiele takich zwrotów, czy one mogą powodować, że nie uda nam się osiągnąć sukcesu, że tego sukcesu nie osiągniemy. Wiesz, o jakich słowach mówię? Właśnie tak, o takich oddających sprawczość poza nas. Tak, że to nie dzięki naszej ciężkiej pracy, tylko że się udało. Znaczy ja wierzę w to, że trzeba mieć trochę szczęścia w życiu, znaczy trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Jak się patrzy na tych ludzi, którzy zarabiają w tym momencie dużo pieniędzy i mają wielkie firmy, no to umówmy się, oni faktycznie byli prawdopodobnie odpowiednimi ludźmi w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Natomiast oni przede wszystkim wykonali ciężką pracę i to trzeba moim zdaniem mówić tutaj bardzo mocno. Właśnie udało mi się zdać egzamin. No jak ci się udało? Po prostu przechodziłeś, akurat wszedłeś i mówisz, o przy okazji to może spróbuję zdać, może mi się uda. No nie, no ty się przygotowywałeś do tego. No to, że ci akurat pytania siadły,
no to super, to tylko się cieszyć. Natomiast no, bez tej pracy no, nie udałoby ci się tego egzaminu zdać. Więc moim zdaniem takie oddawanie sprawczości poza siebie nie służy. A zwłaszcza jak chce się być przedsiębiorcą, to to poczucie sprawczości jest absolutnie kluczowe. Czyli co ja mogę, czego nie mogę, co jest w obszarze mojego wpływu, co jest w obszarze mojego działania. No i branie odpowiedzialności za swoje decyzje, bo bez tego tak naprawdę nie ma biznesu i nie ma sukcesu. A czy ludzie nie osiągają sukcesu, bo się po prostu boją? Tak. Że go na przykład nie udźwigną? Tak. Albo no na początku to się boją, że w ogóle go nie osiągną. Bardzo często boją się spróbować, bo co jak mi nie wyjdzie? No a co jak ci wyjdzie? To jest moje pytanie. Znaczy w ogóle podejmując wyzwanie, stwarzasz możliwość, że faktycznie coś będzie miało miejsce. No bo jeżeli ty nie podejmujesz tego wyzwania, no to na pewno go nie osiągniesz. To jest niesamowite. A jeżeli faktycznie odważysz się spróbować wykonać ten pierwszy krok, no to stwarzasz sam sobie przestrzeń na to, że ten sukces faktycznie może się tam pojawić. Więc ja rozumiem, że ludzie się boją, natomiast ja zawsze rekomenduję, żeby usiąść i nawet spisać sobie, czego ty się boisz. Tak po prostu spojrzeć temu tygrysowi w oczy i po prostu, co się najgorszego może wydarzyć. Co najgorszego może się zdarzyć, wypisz to, a potem się zastanów, na ile to jest realne, bo może się okazać, że to jest w ogóle kompletnie nierealne. Tak jak ja czasami prowadzę szkolenia z wystąpień publicznych i ludzie się bardzo boją, to jest paniczny lęk przed wystąpieniami publicznymi. Ja się pytam uczestników, ale czego ty się boisz tak naprawdę? I ktoś na przykład mówi, że zemdleje. Ja mówię, co ty opowiadasz w ogóle? Ile ty widziałeś prezenterów, którzy zemdleli? To się nie wydarzy. Znaczy urealnij się w tym lęku, jak to jest możliwe, ale nawet jeżeli jest nikła szansa, ale jest, to zadaj sobie pytanie, co zrobić, żeby do tego nie doszło i co ja zrobię, gdyby do tego doszło. Czyli takie zarządzanie tym strachem, to jest moim zdaniem bardzo ważne, że jeżeli na przykład pracujesz na etacie, na przykład w korporacji, a marzy ci się własny biznes, no to super. I ja rozumiem, że się boisz. No bo masz rachunki, masz kredyty, rozumiem, że się boisz rzucić stabilną posadę. Znaczy zadaj sobie pytanie, czego się tak naprawdę boisz, co się może wydarzyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, co zrobić, żeby do tego nie doszło i co ewentualnie zrobisz, gdyby do tego doszło. Czyli faktycznie posiadać plan B, C, D, być przygotowanym na różne hipotezy, bo to nie chodzi o to, że rzucam wszystko ja hoj przygodo, no bo to faktycznie by było mało racjonalne i ja rozumiem wtedy, jeżeli masz takie podejście do życia hoj przygodo, że możesz się bać, bo tam się dużo dziwnych rzeczy może podziać. Ja jakiś czas temu słyszałam, że około 90% rzeczy, o które się boimy, takie nasze lęki, one w ogóle się w życiu nie wydarzają. Ludzie tak, sobie właśnie w głowie takie jakieś scenariusze wiją, a to tak naprawdę nigdy nie będzie miało miejsca. Jestem skłonna w to uwierzyć, bo znaczy strach jest bardzo potrzebną emocją, bo on sprawia, że my nie podejmujemy głupich, nieracjonalnych decyzji, więc on też jest naszym sprzymierzeńcem, że faktycznie nie rzucamy wszystkiego i ahoj przygodo, tylko podejmujemy racjonalne decyzje. Więc też nauczyć się pracować z tym strachem. Połowa tych lęków się pewnie nie wydarzy. Pytanie brzmi, czy to są w ogóle nasze lęki, czy lęki naszego otoczenia. Bo to też pytanie, czy mamy wspierające otoczenie, czy właśnie otoczenie, które mówi, no a tutaj, wiesz, Kasi, córka też próbowała i też jej nie wyszło. No, tylko to, że jej nie wyszło, nie znaczy, że mnie nie wyjdzie. Więc to też jest pytanie, czy mamy osoby, które w nas wierzą i na ile one przenoszą swoje lęki na nas. Bo ja zawsze mówię, że jak ktoś przychodzi do nas i mówi, nie dasz rady, to bardziej świadczy o nim niż o nas. To są jego lęki, a nie nasze lęki. Ale osoby, które na przykład mają niską samoocenę, no mają z tym problem, duży problem z radzeniem sobie ze strachem, z lękiem. Tak. Tak, i ja bardzo, bardzo wiele osób takich spotykam, które mają świetne kompetencje, naprawdę super edukację, świetne kompetencje, są przesympatycznymi osobami i doświadczenie mają i przychodzą i mówią, a bo ja tak w siebie nie wierzę, albo właśnie może bym ten produkt zaprezentowała, ale czy to kogoś zainteresuje, może on nie jest wystarczająco dobry, może on się nie wyróżni, więc ja mam wrażenie, że bez tej takiej samooceny, takiej wiary w to, w siebie, w swój produkt, może być bardzo, bardzo trudno i można mieć świetny produkt i świetne kompetencje, świetne rozeznanie rynku, ale jeżeli nie wierzymy w siebie i w swój produkt, to po prostu nie pójdzie. A czy jest jakiś sposób, żeby uwierzyć w siebie i w swój produkt? Myślę sobie, że no właśnie cały czas mówię o tej metodzie prób i błędów, też mieć takie życzliwe nam osoby, bo to też jest ważne, żeby to były życzliwe osoby, które nie będą tylko nam słodziły cały czas, że o to taka cudowna jesteś, o ten produkt, o świat się zachwyci, bo jeżeli to są osoby, które mają wątpliwości co do naszego pomysłu na biznes albo co do naszego produktu, to moim zdaniem powinny nam życzliwie powiedzieć, na przykład wiesz Angelika, a może jeszcze to byś dopracowała, a może jeszcze to byś dopracowała i czujemy, że to jest życzliwe i ma na celu nam pomóc, natomiast tutaj ewidentnie metodą prób i błędów, próbować, patrzeć, słuchać. Dla mnie największym wyzwaniem są ludzie, którzy otrzymują ze strony otoczenia
taką rzetelną informację zwrotną, że jest super, że jest świetnie, że jesteś fajna, albo że to, co robisz, znajduje uznanie, a oni nadal w siebie nie wierzą. To jest dla mnie taki najtrudniejszy przykład. Mam wrażenie, że ci ludzie sami sobie robią bardzo dużo krzywdy, bo to też nie zawsze jest dobrze widziane przez otoczenie. No bo jeżeli ja przychodzę i mówię, Angelika, robisz świetną robotę, a ty mówisz, oj, tam przestań, to ja sobie myślę tak, czy ona się kryguje po to, żebym jeszcze bardziej ją chwaliła? Co tutaj się dzieje? Albo jeżeli ty mówisz, oj, tam przestań, to ja zaczynam wątpić, mówię, ojejku, może faktycznie ja się nie powinnam tobą zachwycać, bo to nie jest nic wspaniałego. Więc pamiętajmy, że ta taka nasza niepewność, to takie właśnie krygowanie się, nieumiejętność przyjmowania pochwał, to jest coś, co będzie wprowadzało wątpliwość w otoczeniu i to na pewno nam nie pomoże. A jak chwalić? Jak ludzi chwalić? Och, prawdziwie, szczerze, z serca, bo trzeba rozróżnić pochwałę od ingracjacji. Ingracjacja to jest taka wazelina, czyli słodzę ci po to, żeby wkupić się w twoje łaski. I to jest technika manipulacji, ona bardzo szybko jest wyczuwana przez osoby. Natomiast chwalić faktycznie szczerze, jeżeli coś mi się podoba, no to przyjść i na przykład powiedzieć to, że słuchaj, bardzo mi się to podobało. Też nie bójmy się, my się czasami boimy takich słów, na przykład zaimponowałaś mi. Albo zrobiło na mnie wrażenie. Ja nie wiem, czemu my się boimy takich słów, że one są czasami za duże, ale jeżeli coś faktycznie zrobiło na nas wrażenie, albo coś faktycznie nam zaimponowało, no to trzeba powiedzieć o tym wprost. Też rekomenduję, żeby być specyficznym, czyli w tej pochwale, czyli żeby nie mówić, o, bo ty taka fajna jesteś, no bo ta osoba nie do końca wie, co ma z taką pochwałą zrobić, tylko na przykład powiedzieć, słuchaj, Angelika, bardzo mi się podobało, jak prowadziłaś rozmowę z tym klientem. To było takie bardzo konkretne, bardzo merytoryczne. Czułam, że jesteś bardzo przygotowana, naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie. Tak? Czyli po pierwsze daję ci konkretne wskazówki, co było fajnego. Ty też jesteś w stanie określić, co możesz powtórzyć, żeby ponownie odnieść taki sukces. I też ja używam słów, które faktycznie wypływają z mojego serducha. Bo ja nie wiem, czemu my się właśnie wstydzimy, krępujemy chwalenia innych, że może wpadną w samo uwielbienie, albo może no właśnie pomyślą, że coś od nich chcemy. Znaczy, jeżeli my ich chwalimy i coś od nich chcemy, no to oni mogą tak myśleć, ale jeżeli my po prostu chwalimy i nic od nich nie chcemy, no to po jakimś czasie otoczenie nauczy się, że to chwalenie wypływa po prostu z tego, że naprawdę coś czujemy. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.